Akurat to miejsce lubię, tutaj jest fajnie. Ja to jestem pierwszy raz, widzisz. Jeszcze gorsze jest to, że tutaj jest ulica zaraz. I jak sobie pomyślę, że miałabym spać, to fajnie. Nie wiem, że spadnę do ściany, bo sobie wiesz, nie mam. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam około godziny 9, a że zanim się wykąpałam, wysuszyłam włosy, to teraz jest przed godziną 11 i za chwilkę wychodzę. Dzisiaj będę praktycznie cały dzień poza domem, bo najpierw idę z siostrą na zakupy, ale tym razem chodzi o zakupy dla niej, nie dla mnie. Ja naprawdę muszę jeszcze pojechać do Libiery, ale myślę, że o tym wam opowiem później, bo tam są inne troszeczkę sklepy niż u nas. Chciałam pojechać do Mojito, do Reserve i do Zary, bo Zara też ma fajny dział dla dzieci, ale to innego dnia. Potem natomiast jadę do Gdyni, bo jestem umówiona i myślę, że pokażę wam, z kim jestem umówiona i że wam się gość dzisiejszego vloga również spodoba. I mamy przepiękną pogodę, bo wczoraj było tragicznie. Niby było ciepło, ale wiało około 100 km na godzinę u nas. Natomiast dzisiaj jest przepięknie, słonecznie, ma być 15 stopni. Do tego ma być bezwiecznie, więc stwierdziłam, że warto to wykorzystać. Ten wstęp będzie naprawdę bardzo króciutki, bo się śpieszę. Widzicie, jestem w drodze do Auchan i muszę wam powiedzieć, że naprawdę pogoda jest rewelacyjna. Jest cieplutko, ja mam tą cięższą kurtkę złotą, rozpiętą. Słoneczko świeci niesamowicie. I nawet nie przypuszczałam, że będą mi potrzebne okulary przeciwsłoneczne. No ale cóż, mam na sobie założoną sukienkę, bo tak pomyślałam, że będzie fajnie. Myślę, że może jakieś fajne zdjęcia sobie zrobi wiosenne właśnie w Gdyni. Dlatego założyłam sukienkę. Założyłam również kozaki, ale są one nieocieplane i takie fajne wiosenne, bo niestety w półbutach byłoby mi jeszcze za chłodno. A po drugie mam grube rajstopy, bo wiecie, ostatnio miałam chore nerki i też nie chcę przesadzać, a niestety półbuty by do nich nie pasowały. I jak widzicie, jest leciutki wiatr, ale taki jak zawsze u nas. Nic specyficznego, wiecie, nie urywa głowy, po prostu fajna morska bryza. Chowa ma parę, żeby móc szybciej dojść do Auchan i myślę, że będę się do was odzywać systematycznie. Ja już właśnie wyszłam z Auchan i idę teraz na autobus do Romy, a potem jadę do Gdyni. To był jeden z szybszych zakupów. Moja siostra chyba jest jeszcze większą mistrzynią zakupów niż ja, bo bardzo szybko ogarnęła, co chce kupić, poszła do kasy, zapłaciła i wiecie, najszybsze zakupy świata, jakie można zrobić. Ale zobaczcie, ja tydzień temu byłam na zakupach w Auchan i nie było aż tyle ludzi, a pomimo tego, że to jest niedziela handlowa, to dzisiaj po prostu były setki osób w sklepach i ciężko było czasem już przejść, więc dziwne to, ale okej. Jest trochę wiatr, mam wrażenie, że to się nasila, ale jest on ciepły, więc jest naprawdę przyjemnie. Ja myślę, że będę już chować aparat i może odezwę się do was w autobusie, jak będę jechać do Gdyni, bo nie wiem szczerze mówiąc, czy mnie słuchać, a nawet nie miałam jak przypiąć mikrofonu, bo jak widzicie, mam rozpiętą kurtkę. Dotarłam już na przystanek i czekam na autobus, dlatego stwierdziłam, że z wami porozmawiam, ale muszę przyznać, że sobota ma jeden minus. Niestety dwa autobusy, które jadą z Redy do Rumi, jadą co tak naprawdę godzinę i najlepsze jest to, że między nimi jest tylko 10 minut różnicy, więc potem jest prawie 50 minut bez autobusu, więc jest naprawdę średnio. I dlatego też miałam bardzo dużo czasu do autobusu. Z Auchan też nic nie jechało, bo tam jest trzeci autobus, który też musiałabym czekać po godzinę, więc wróciłam do Rady, odprowadziłam siostrę, zrobiłyśmy sobie spacerek i przyszłam na mój ulubiony przystanek na drugim końcu miasta, bo jest mi tutaj po prostu najlepiej wsiadać do autobusu. I wiecie co? Jestem trochę w szoku, bo jak szłam przez miasto, to dosłownie pojedyncze jednostki spotkałam na ulicach, a tak to wszyscy spędzają ten piękny dzień w centrach handlowych. Ja rozumiem, że dużo ludzi pracuje i musi zrobić zakupy spożywcze, ale nawet nie macie pojęcia, ile osób było w sklepach z odzieżą, czy właśnie z butami. To było naprawdę niesamowite. I wiecie co, mi naprawdę byłoby szkoda takiej pogody na zakupy. Oczywiście jakbym musiała, to bym poszła, ale właśnie ja jadę spędzić ten czas na świeżym powietrzu, zjeść sobie smaczny obiadek w dobrowym towarzystwie, później pójść na spacer nad morze, coś fajnego wam nagrać i mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba. Trochę się do was nie odzywam, ale zobaczcie, kto jest ze mną. Już nie zamarzam.
Tak, jest strasznie zimno. Jak przyjechałam do Gdyni, było fajnie. Było słoneczko, nawet chwilę chodziłam bez kurtki. Poszłyśmy na obiad. Ja zjadłam pysznego naleśnika z twarogiem i z łososiem. Marta chyba ze szpinakiem. Ze szpinakiem, z fetą i jajkiem. Tak, więc jadłyśmy pyszny obiadek, wypiłyśmy ciepłą herbatę, a jak wyszłyśmy, to się okazało, że jest zimno i wieje. No, zwłaszcza jak nad wodę nam się zachciało iść, to tutaj już jest w ogóle zimno. Tak, zaraz wam trochę pokażemy, gdzie jesteśmy, ale bardzo się cieszę, że mogłam się dzisiaj spotkać z Martą. Już trochę gadałyśmy, więc w sumie nawet zapomniałyśmy się odezwać. Ale jak zawsze tak jak jest, jakoś, jak się spotkamy, nie? Że jest o czym pogadać. I... No w sumie jakbyśmy nie miały o czym gadać, to byśmy się nie spotkały. To. Tak, więc mam nadzieję, że będziecie dzisiaj z nami. Ja się postaram wam się coś ciekawego pokazać. Może cieplej. Może pójdziemy na punkt widokowy. Byłaś na punkcie widokowym? Byłam. Tak, więc możemy też wam pokazać trochę Gdyni i wtedy tam będę miała blisko na autobus w sumie, nie? Więc tak. I jeszcze zrobimy sobie zdjęcia nad morzem, tylko musimy to zrobić szybko, bo nam Marta zamarznie. A ja jedyna tutaj mundra płaszcz akurat założyłam. Tak, i tak jest mi zimno. Ja akurat mam rozpiętą kurtkę, jest mi okej, okay, ale ja tutaj wychowana, mnie ten temperatury nie robią. Jak ci się Marta podoba? Laguje strasznie, ale jest fajnie. Nie boisz się? No tutaj to nie. Możecie zobaczyć, jak tutaj jest wysoko. Nie mogę. Ja pokażę wam. To nie jest tak wysoko, ale to jest straszne, bo tu masz tylko szybę. Tak, to jest tylko szyba i cię nagrywa. Jezus Maria. Marta się boi, a tu ja mam niby lęk wysokości. Ja się trzymam. A ja się nie boję. A... Jeszcze gorsze jest to, że tutaj jest ulica zaraz. I jak sobie pomyślę, że nie miałabym spać, to fajnie. Nie wiem, że spadnę jeszcze autobus, który jakiś nie ma. Akurat to miejsce lubię, tutaj jest fajnie. Ja to jestem pierwszy raz, widzisz. No, a ja mówię Mercie, Merta, chodź na punkt widokowy. No byłam. A... No, jestem już na przystanku i czekam na swój autobus, za chwilkę powinien jechać, a że miałam akurat 10 minut, to odprowadziłam Mertę na jej przystanek i teraz będę powoli wracać do domu. Mam nadzieję, że w Romie będę miała jako takie połączenie i nie wrócę jakoś bardzo późno, ale powiem szczerze, naprawdę strasznie się odchudziło. O godzinie 5 już zrobiło się zimno i chciałyśmy sobie zrobić z Martą taki wiosenny spacerek, a troszkę zmarzłyśmy, dlatego też trochę zagrzałyśmy się w infoboxie i jak widzieliście, szalone klipy z infoboxa. Jestem ciekawa, czy w ogóle Mertę było tam słychać, najwyżej mam od razu wstawię napisy. Jest chwila przed godziną 20 i ja dosłownie przed chwilą weszłam do domu i od razu się do was odzywam. Niesamowicie zmarzłam i od razu skończyłam swoje strasznie ciepłe bamboszki, czyli takie mega grube kapcie. I to jest dziwna pogoda i to jest w sumie trochę takie zdradzieckie ciepło, bo o godzinie 15 było naprawdę gorąco. Termometry na ulicy Świętońskiej pokazywały 20 stopni i ja chodziłam bez kurtki, wiecie, tylko w tym długim rękawie. Natomiast później, jak już zjadłyśmy z Martą obiad, posiedziałyśmy sobie później jeszcze przy herbacie, tam w naleśnikarni, nie pamiętam jak się nazywa, może Marta pamięta. W sumie Marta ma chyba rachunek, więc powinna pamiętać, jak ta naleśnikarnia się nazywała. To wychodzimy i wiecie, nagle zrobiło się strasznie zimno, a potem jak wracałam, to już w ogóle było masakrycznie zimno. I jedyny plus był taki, że akurat podpasował mi autobus, że czekałam w Rumie tylko 5 minut, ale wiecie co, dziewiątka przyjechała taka stara, że byłam w szoku, że w ogóle miała platformę. To było coś takiego wow. I trochę był jednak niestabilnie w takim mega starym autobusie jechał, bo wiecie, on cały czas podskakiwał, jakby w ogóle nie miał resoru, ale wózek dał radę, żyje, więc jest dobrze. I muszę się napić ciepłej herbaty, bo wiecie co, niesamowicie zmarzłam. Dzisiaj mam taki kubeczek z Pepko. Mam zupełnie nową herbatę do testu, właśnie tutaj w kubeczku. I jest to herbata zielona z truskawką z Big Active. Nie mam żadnego opakowania, ani nie mam żadnego pudełka, żeby wam pokazać, bo znowu dostałam paczkę herbat do przetestowania takich po jednej sztuce od Marty. I Marta się śmiała, że zobaczyła w vlogu, że skończyłam testować poprzednią paczkę herbat od niej, więc dała mi kolejną do testu. I zobaczcie, to jest pomadka w ogóle z Bourjois. Pomalowałam usta po obiedzie, czyli koło godziny 16:30,
I zobaczycie, nadal się trzyma ładnie. Jeżeli słyszycie chlupotanie, to guzik pije wodę. Też proszę się napić. Bardzo dobra zielona herbata. Naprawdę, nie spodziewam się, że z Big Activa będą takie fajne zielone herbaty. Sprawda, nie czuję truskawki, jeżeli mam być szczera, ale jest bardzo, bardzo smaczna. I dzięki Marce za tą herbatę. Jest przed północą, ja powoli kładę się do łóżka. Mam już w większości zmontowany vlog dzisiejszy, więc myślę, że puszczę render na noc. Jutro jak stanę, to Wam go wrzucę. Pewnie będzie się wrzucał około 1,5 godziny. I będziecie mieli jutro świeżego vloga. I wiecie co? Nie mam sił do moich włosów. Zobaczcie, w tym świetle one wyglądają na bardzo ciemno-brązowe. I to zależy po prostu od światła. Dzisiaj w Gdyni, jak Marta robiła zdjęcie swoim telefonem i było bardzo dużo światła, bardzo dużo słońca, które powoli już w sumie zachodziło, to jej telefony, moje włosy wyszły na rudę. Musiałam nieźle się napracować, wiecie, z filtrami na Instagramie, żeby one nie były rude. I zobaczcie, tam wyszły rude, tu ciemnobrązowe, a ja mam tak naprawdę włosy jasnobrązowe, takim troszeczkę odcieniem lekko szarawym, wiecie, coś jak mysza. Ja zawsze się śmieję, że mam kolor myszowaty, więc taka ciekawostka. I przyszłam Wam pokazać dwie rzeczy. Ostatnio często używam tej pomadki, bo jakoś tak zobaczyłam ją na właśnie YouTubie w filmach sponsorowanych i mi się przypomniało, że właśnie jakiś czas temu kupiłam te pomadki na promocji w Rossmanie i ich nie używałam, bo chciałam je użyć do testu właśnie matowych pomadek i w sumie użyję je, ale się, powiem Wam szczerze, zakochałam, co najmniej w tej. To jest 02. Mam jeszcze dwie ciemniejsze, ale tamtych ciemniejszych jeszcze nie próbowałam i właśnie od kilku dni używam tej i do jednego filmu już ją użyłam i teraz dzisiaj dobrałam do tej sukienki, myślę, że pasuje rewelacyjnie i zobaczcie, jest przed północą, ja normalnie jadłam, piłam dwie herbaty i jeszcze gdzieś tam ta pomadka się utrzymuje, więc jest naprawdę fajnie i nawet jest w miarę komfortowa. Lekko czujemy taką zastygniętą pomadkę na ustach, ale mimo wszystko jej nieźle. I powiem Wam szczerze, że mam nowy puder i się mega rozczarowałam. I chyba pójdę do Rossmana albo będę gdzieś po drodze w jakiejkolwiek drogerii i muszę kupić z tej matki, bo to jest po prostu coś tragicznego. Skusiłam się ostatnio w Hebe, bo była promocja na ten Instafix mat. I to jest podobno to samo co z tej matki, ten standardowy z Rimmela. I on ma kolor 01 transparentny. I zaraz Wam pokażę, jak ten puder wygląda, bo to jest po prostu hit. Ja dzisiaj go użyłam i fakt, ten puder ma jeden plus, bo bardzo dobrze matuje. Jak użyłam go około godziny 9.30, jakoś tak, to dopiero po obiedzie musiałam poprawić właśnie pudrę na twarzy, czyli się przypudrować, więc to było około godziny 16. Więc teoretycznie fajnie matuje, ale zobaczcie, on jest biały. I wiecie, jak ja wyglądałam, jak go użyłam? Jak córka młynarza, dosłownie. Ja zawsze nakładam puder właśnie takim puszkiem kupionym, zawsze świeżym do każdego pudru, bo kiedyś próbowałam te puszki prać, ale one się wtedy, wiecie co, rozpadają i nie są już takie fajne, więc nie ma to sensu. Taki puszek kosztuje około złotówki, więc bez sensu. On ładnie pachnie, nie jest sparfumowany, ale kiedy go używamy, to naprawdę nie przeszkadza. Ale mimo wszystko, wiecie co, naprawdę to jest masakra. Zobaczcie, jaki on jest biały na palcu i normalnie to się nakłada na twarz. Ja Wam tak pokażę. No i później trzeba nieźle trzeć, żeby tego nie było widać. Powiem Wam szczerze, że troszeczkę się wkurzyłam, bo ja oczywiście jak zawsze zbieram się na ostatnią chwilę i wiecie, tu za chwilkę muszę wychodzić, a wyglądam jakbym wpadła do worka z mąką, więc to nie było fajne. Dobrze, że wpadłem na pomysł, żeby właśnie suchym łacikiem i właśnie nie mokrym, tylko suchym przetrzeć twarz. Poczekajcie, muszę to dobrze zapiąć. Okay. I wiecie, wtedy otrzepałam sobie ten nadmiar pudru. Nie wiem, może się do niego przyzwyczaję, bo efekt ma dobry, tak jak wspomniałam, matujący, ale nie wiem, czy muszę kupić inny kolor. Jeżeli dziewczyny używałyście tego pudru, dajcie mi znać. Czy kupić na przykład jasny i on wtedy nie jest taki biały, nie wiem, jakiś 02, 03, dajcie mi proszę znać, bo naprawdę nie wiem, co z tym zrobić.
pewnie jakoś go zużyję, wiecie, na przykład tylko do nagrywania, kiedy siedzę w domu, wiecie, przygotowuję dla was film i mam czas, tak, ogarnąć tą twarz, ale na pewno nie sprawdzi mi się właśnie na wyjścia, bo ja wtedy zawsze przygotowuję twarz też w ostatniej chwili, żeby mi się nie świeciło, jak wychodzę z domu. Dzisiaj Marta wiedziała, jak mój stejmat wygląda. Jest użyty prawie cały i tylko na boczkach jest resztka pudru, więc trzeba będzie zakupić nowe opakowanie. I wybaczcie, ale dla mnie to jest najlepszy puder. I fakt, ten z Ekocery sypki też jest super i też go lubię. Ale do niego również trzeba trochę czasu, bo wiecie, trzeba otworzyć, wysypać, wziąć właśnie, przypudrować i on też bieli. Dlatego jeżeli znacie dobrze matujące pudry, które nie bielą i które są właśnie w kompakcie, nie są sypkie, to możecie mi napisać. Bardzo chętnie je przetestuję. A z tym, no nie wiem, moje pierwsze wrażenie jest tragiczne. Może jeszcze popróbuję, ale chyba raczej się nie polubimy. Zużyję go, tak jak mówiłam, ale nie, raczej nie kupię. No chyba, że mi napiszecie, że jakiś inny kolor jest spoko, to się zastanowię, ale tak to nie ma takiej opcji. Czas kończyć dzisiejszego vloga. Doklejam ten klip, który właśnie nagrałam, puszczam zapis i render i idę spać. Myślę, że dzisiejszy vlog był dla was fajny i ciekawy i myślę, że nawet lekko nieogarnięty. Mam tylko nadzieję, że poziomy będą dobrze dostosowane, a jak nie, to zrobię wam napisy, bo to, co mówi Marta na nagraniach, było naprawdę epickie, jak już pewnie widzieliście i warto, żebyście to zrozumieli. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!